Cześć, tutaj Domanu. Stało się, dzisiaj zmierzę się z aktualnym mistrzem Polski, którym jest oczywiście Oscar United Siwiec. Swój poprzedni pojedynek rozegrałem z mistrzem Polski FIFA 13 Paniolem. Wtedy obaj graliśmy składami pełnymi legend, dlatego dziś z Oscarem postanowiliśmy pójść w inną skrajność i dowiemy się przy okazji, czy Domanu jest takim rzeźnikiem tylko wtedy, gdy gra legendami, bo dzisiejszy mecz rozegramy brązowymi, nieświecącymi kartami i to nie z tych najlepszych lig, bo ustaliliśmy, że ja zagram składem z Ekstraklasy, natomiast United z Arabii Saudyjskiej. I ten skład to w dużej części skład tykalnych, ale nie ma tu żartów i nie ma Piotra Rzemło. Moim zdaniem to jest najlepszy nieświecący skład z Ligi Polskiej, jaki można złożyć. I również Oskar zbudował niemalże identyczną drużynę, tylko że z Saudi Pro League. Więc drużyny są bardzo poważne, tylko że nisko ocenione. Co do zasad pojedynku, gramy dwa mecze, pierwszy u mnie, drugi u Uniteda, a wygra po prostu ten, kto strzeli łącznie więcej bramek. Może paść też w nim remis. Pokonać dwóch mistrzów Polski w odstępie niemalże miesiąca, grając równymi, maksymalnie skrajnymi składami, to byłoby coś fantastycznego, ale póki co w oficjalnych turniejach i pojedynkach Oskar zamiata wszystkich po kolei, zwłaszcza na Xboxie, gdzie został mistrzem Polski, więc życzę nam po prostu dobrego meczu. Jedziemy! To jest dopiero przewaga psychologiczna. United chciałbym zgłodniał po ujrzeniu nazwy składu, przez co nie mógłbym skupić się na meczu. Dobra próba, Oskarze. Postaram się grać w tym meczu w ataku pozycyjnym. Mam nadzieję, że jakaś klepka przed polem karnym Oskara będzie czasem wychodzić i rozbiją na nieco obronę. Może czasem uda się wejść nawet w pole karne na jakąś czystą sytuację, a tymczasem Kiełb. Jeszcze raz Kiełb. Do Łuczaka i Kozłowski, nie tym razem, ale jeszcze raz, no strzały na statystyk, na przetarcie. I Oskar rozpoczyna swoją pierwszą akcję ofensywną w tym meczu, zobaczmy, no i głupia strata, już Łuczak ma piłkę z powrotem, może uda się wypuścić Alvarinho, a to pole karne już się bardzo zagęszcza, spróbuję to rozegrać po ziemi. Jest Kiełb, ale załatwił mi Uniteda Kiełb! 1-0! W 8-9 minucie, to znaczy bramka honorowa! I Otara, znowu spróbuję gry w ataku pozycyjnym, może uda mi się przeprowadzić podobną akcję jak tę, która przyniosła mi gola, a tymczasem Łuczak, o Boże, jak mogła mu się tak odbić piłka! Ale swoją drogą United widzę, że ma lepszą drużynę, bo ma więcej murzynów, a tymczasem mój murzyn nie domaga i mamy 100% sytuację! Oh. No przecież podawałem, jak on mógł stracić tak głupio piłkę? Jak United to strzeli, to zrobię Disney. Ho, upiekło wam się. I znowu United w natarciu. Ależ gdzie jest ta obrona? Gdzie jest środkowy defensywny pomocnik? No i robi się znowu nieciekawie, gdzie ten obrońca wybiegł? O panie, a kto to panu tak spierdolił? Łuczak. Jest Wójcicki, przerzut, jakby to był Ljungberg. I do... Nie, to nie jest Pele. Mam dużo sytuacji takich, w których wchodzę w pole karne, mam, wydaje mi się, więcej posiadania piłki, ale ostatecznie, kiedy zbliżam się do pola karnego, to United strasznie łatwo mnie gasi i od razu jedzie kontrol. Zdecydowanie lepiej obrał taktykę na to spotkanie niż ja, tymczasem spalony. Tak jest. 90. minuta, to chyba będzie ostatnia akcja. Może jeszcze uda wygrać się to spotkanie. Szeliga do Alvarinho. I znowu jest Wójcicki, świetnie wybiega, ale ja wiele razy już próbowałem nim wrzucać i to kończy się nijak. Tak i tym razem. Także koniec meczu. W połowie pojedynku mamy remis 1-1 i w tym meczu wyszedł cały kunszt i doświadczenie mistrza Polski, który rozegrał to jak na profesjonalistę przystało. To ja miałem większe posiadanie piłki i grałem w ataku pozycyjnym, a United grał defensywnie i atakował, kontrując, co pozwoliło mu oddać znacznie więcej strzałów. A ja faktycznie grałem jak legendami, tylko że nikt w moim składzie nie potrafi ani strzelać z dystansu, ani nie ma czterech gwiazdek sztuczek, więc kiedy już dochodziłem do sytuacji strzeleckiej, Oskar w ostatniej chwili zabierał mi piłkę i szedł z kontrą.
I to jest prawdziwy profesjonalizm, bo tu nie chodzi o posiadanie przewagi, tylko o wygrywanie i pierwsze spotkanie zdecydowanie wypadło na plus dla Uniteda, ale ja od razu po meczu wyciągnąłem wnioski i w rewanżu również spróbuję oddać inicjatywę Oscarowi w zamian za trochę strzałów. Nie będzie łatwo, ale może szczęście mi dopisze. A drugie spotkanie i dokończenie tego pojedynku już w przyszłym tygodniu na kanale Uniteda, do którego link znajdziecie w opisie tego filmiku. Oczywiście, gdy rewanż będzie już dostępny, również wrzucimy link do niego pod tym filmem, jak i na naszych fanpage'ach, więc jeśli nas subskrybujecie, to go nie przegapicie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!